W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w koło fortuny, tylko że piosenki youtuberów. Na początku każdej rundy nasi goście będą musieli zakręcić kołem. Na kole możemy dostrzec odpowiednie wartości punktów w skali od 100 do 1000. No i jeżeli na przykład wypadnie 500, to zadaniem naszego gracza będzie odgadnięcie spółgłoski, która jest widoczna w haśle. Jeżeli mu się uda, otrzymuje ilość punktów na kole. Ale koło zawiera również pułapki takie jak kręć dalej, skip, czyli przestań kręcić, oraz bankrut, czyli wyzerowanie punktów w tej rundzie. Co ważne, osoba musi sobie farmić punkty poprzez zgadywanie spółgłosek, ale nie może robić tego zbyt długo, ponieważ jeżeli inna osoba w tym czasie odgadnie całe hasło, to jej punkty z tej rundy zostają usunięte, a ona nie dostaje nic. Prościej mówiąc, punkty uzyskuje tylko ta osoba, która odgadnie hasło pod koniec rundy. Trochę zagmatwane, ale myślę, że dacie radę. Mam nadzieję, że dacie radę również dobić 940 tysięcy subskrybentów, bo nam brakuje już niewiele. Stop! Zatrzymajmy się, wbijamy w tym momencie. Wchodzisz na dole, subskrybujesz, 940 tysięcy robimy. W tym momencie. Moich uczestników dzisiejszego odcinka zbierałem z Instagram. Tak jak zawsze, tam możecie sobie wbić, żeby obczaić propozycje kolejnych odcinków i zgłosić się do udziału. Tak więc jeżeli masz ochotę wystąpić, to wbijaj na Instagrama, bo tam jest info. A w dzisiejszym odcinku goszczę takie persony jak... Witam, Paweł. Witam, jestem Paweł. Paweł, kim jesteś? Skąd przyszedłeś do nas dzisiaj? No, ja przyjestem sobie z Bydgoszczy i przyszedłem wygrać i się dobrze bawić i mieć jakieś zajebiste doświadczenie na swoim koncie. Super. Smutgol jest również z nami. Siema, nazywam się Smutgol. Jestem jaki jestem, jestem z Katowic i chciałbym wygrać ty rozgryweczkę. Jest z nami również Zebo, witam. Witam, jestem Zebo, nazywam się Łukasz i pochodzę z Anglii. Naprawdę masz na imię Łukasz? Otóż nie. A naprawdę pochodzisz z Anglii, czy nie? A, to tak, to tak. Znaczy pochodzę, no nie wiem, no. Monika Kociołek, wywiększyło sobie fakty o siebie, jeden poszczyt. Nie no, wyszedłem w Polsce, ale mieszkałem w Anglii. Okej, okay. Roszaj, witam. Witam, witam. Jestem Paweł, przybyłem z matur. Też jesteś Paweł? Tak, też jestem Paweł. Tak, Paweł, co powiedziałeś na... Bo żebyście widzowie wiedzieli, Paweł wziął się z Instastory i Roszaj też. I co nagrali? Jaką głosówkę nagraliście, że was wziąłem? No, ja zaproponowałem, że albo zakręcę kołem, albo twoim chukiem. Miałeś prosty wybór. Dobra, to już wiem, kim ty byłeś. Dobrze, panowie, zaczniemy od tego, że zakręcimy na początek kołem. Na początek zakręci Paweł. Osoba z największą ilością punktów będzie decydowała o kolejności. Pierwszą osobą jest Paweł, koło się kręci 3 sekundy, tak ustawiłem. Paweł ma 200, Smutgol jest drugą osobą. Smutgol 900. Yeah! Zebo 1000. Yeah! Łatwo z wami. I Roszaj 400, czyli zaczynamy od Zebo. Panowie, kategoria numer 1, legendy. Zebo, jak dobrze znasz legendę o piosenkach youtuberów? Nie znam. Nie znasz, a znasz jakieś legendarne piosenki youtuberów? Tiger Bonzo? Myślę, że może się zmieścić tutaj w tej szparze, którą musimy wsadzić literki. Zakręcimy najpierw kołem. Odpowiadasz za 300, więc słucham spółgłoski za 300. Ły. Niestety spółgłoska ły nie występuje w tej puli, ale nie ma się co przejmować, przechodzimy dalej. Kolejną osobą będzie Roszaj. Niestety nie będzie to Roszaj. Paweł. Paweł też to nie będzie. No jeszcze raz stop. Smutgol też to będzie. Zajebiście, Zebo jest bankrutem, dziękujemy bardzo, nie masz punktów, szkoda. Dobrze, za 700 odpowiada Roszaj, słucham spółgłoski. Dobra, no to B. I jak się okazuje, B jest dostępne. Masz 1400 punktów, kręcimy kółkiem jeszcze raz. 700, kolejna literka? O. Ciekawe, co masz na myśli? Ciekawe, nie? Chcesz odgadnąć hasło, czy zakręcić kołem jeszcze raz? Zakręcę jeszcze raz. Ja nie wiem, o co chodzi dalej. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Naprawdę nie wiesz, jakie jest hasło? Nie, ja wiem, ale jak zakręcę, to chyba będę miał więcej punktów, nie? Jeżeli zakręcisz, będziesz miał więcej punktów, to możesz je zyskać, ale możesz też to stracić. Dobra, zgaduję. Bombside A. Dobrze! To gówno. Legenda polskiego YouTube'a, mówiłem. Składam sprzeciw. Dlaczego składam sprzeciw? Samogłoska. Powinna się tam znajdować. Znajduje się w haśle. Ale się mówi samogłoski. Zapytam się o literkę, halo. Zapytałem się o spółgłoskę. No a o samogłoską. No dobra, faktycznie, no. Masz rację, nie powinien tego podawać, bez kitu. Ale zapytałeś o literkę, dlatego właśnie powiedziałem o. Okej, okay, dobra. Niech będzie, że to moja wina. W następnych rundach uznajemy, że zgadujemy tylko spółgłoski. Idziemy dalej. Kategoria featuring ekipy. Dobrze. Zgodnie z ustaleniami zaczyna Zebo. 900, poproszę o literkę. Zigzag McQueen. Co? Co? Nie ma takiej litery niestety w naszym zestawieniu. Nie ma takiej spółgłoski niestety, idziemy dalej. Roszaj nie zakręci niestety, Paweł. Paweł 800, słucham. To G poproszę. Niestety nie występuje u nas G, więc tracisz kolejkę, Smutgol.
A zakręć sobie jeszcze raz. A kręćmy, kręćmy, fajnie, fajnie. 200 słudko. Literkę N proszę. Literka N występuje aż jeden raz, ale jest dostępna, co oznacza, że dostajesz 200 punktów. Okej, okej. Co robisz teraz? Zgadujesz hasło, czy kręcisz dalej? Kręcimy. 100 punktów. Dobra, muszę się zastanowić. No, będzie literka J. Literka J znajduje się w tym zestawieniu. Co oznacza, że otrzymujesz 100 punktów i masz już 300. Co robimy? Kręcimy, kręcimy. Jak trafię źle, to trafię źle. Stop, niestety, smut gol. Palisz gumę, zostaje zebo. Dzień dobry. O! 500. Zy. Tak się składa, że zy występuje aż dwa razy, co oznacza, że jak masz 500, to dostajesz 1000. Dobrze, co robimy dalej? Kręć. Kręć kurwą swą. 800. Zy jak walczuk. Okej, okay. Strasznie ciekawa odpowiedź. 1800. Kręć. Dobrze. Ogarniam tą grę, ale się super... Stuwa. Ly jak walczuk. Dobrze, masz 1900 już. Co robimy w tym momencie? Kręcimy. A nie boisz się bankruta, kurwa, albo pokryć nigdy dalej? W życiu. Dobrze, dawaj. Hazard, kurwa. Zdecyduję ci grę. Ryzyko! Dobrze, zajebiście. Dobra, Essa. Witam w takim razie, Roszaj. Kręcimy kołem na początek. 300, słucham twojej odpowiedzi. Odpowiedzi bądź litery. S jak walczuk. S jak walczuk. Niestety muszę przyznać, że S się znajduje w tym zestawieniu, co oznacza, że zdobywasz 300 punktów. Co robisz w tym momencie? Kręcimy dalej śmigłem, kręcimy. Okej. Okay. 800. K jak walczuk. K jak walczuk. K znajduje się w tym zestawieniu, co oznacza, że masz punktów 1100. Dobra, no i z racji tego, że przyszedłem tu wygrać, to odpowiedź to Janusz Walczuk. Bardzo dobrze, odpowiedź to Janusz Walczuk. Zyskujemy punkty. Dobra, no ja jak zyskuje 1100 punktów, Smutgol zyskuje 0, Zebo 0 i Paweł 0. Paweł, co się dzieje z tobą, powiedz? Nie mam szansy, nie tutaj. Tragedia jakaś. Dlaczego nie masz szansy? W sensie, no nie wychodzi mi, no widocznie zły dzień dzisiaj. Okej, okay, niestety. Witam w rundzie numer 3. A może zagram takie... To przejdźmy do rundy numer 3. Witam w rundzie numer 3, Zebo, zaczynasz, kręcimy kołem. Ale bez montażu to jest dziwne. Ej, Mati, wstaw to bez montażu, totalnie. Ładnie. Zebo, 300. Dobra, ale co daje, tytuł piosenki, czy... Kategoria to kseroboje. Ja nie wiem, ja nie ustalałem tych kategorii, niestety. To P jak palion. P jak palion. I tak się okazuje, że P jak palion występuje w tym zestawieniu, co się oznacza, że otrzymujesz 300 punktów. Dobra, kręcimy dalej. Kręcimy hazard. Dalej. 700. Ly. Ly jak co? Palion. Tak się okazuje, że L występuje. I to nawet nie raz. Występuje dwa razy. O kurwa, wow. To drugie to ja nie wiem. To jest milion? Kręć. Kręcimy. Szanse na bankruta są bardzo małe. O, kręcimy jeszcze raz. To jeszcze raz. No i koniec kręcenia. No nie, no dobrze. Roszaj. 700, co robimy teraz? No, spółgłoska Z, jak zielone. Z jak zielone. Ciekawa dedukcja. Okazuje się, że zielone Z występuje tutaj. I co oznacza, że uzyskujesz 700 punktów. Co w tym momencie robimy? No, kręcimy, nie? Proszę. Stop! Paweł, to jest szansa dla ciebie. Sprawdzimy, czy koło cię pokocha, Dobra, chyba, może błagam. 700, Paweł. Jest. Słucham. No, może coś się w końcu uda w życiu. Dobra. Dam ci, Paweł, dam ci bardzo mocną podpowiedź. To jest ostatnia spółgłoska w tym zestawieniu. Nie, no to poproszę w takim razie N. N. I okazuje się, że N występuje nawet dwa razy. Co? Okazuje się, że dostajesz z tego tytułu 1400 punktów. I w tym momencie musisz odgadnąć hasło, bo już nie mamy liter. Tak, i to hasło to jest palion zielone. Jest! Palion zielone. Jest wygrane. Stop! Przerywamy audycję, ponieważ mam bardzo ważne info do ogłoszenia, ponieważ dzisiejszym partnerem odcinka jest Zyro, czyli innowacyjny i bardzo przejrzysty w obsłudze kreator stron internetowych. Szczerze mówiąc, Zyro to powinien być twój pierwszy wybór, jeżeli chciałbyś stworzyć swoją własną stronę internetową lub pokazać swój biznes. Bowiem za jego pomocą możesz stworzyć sobie sklep, bloga, portfolio i wszystko inne, co przyjdzie ci na myśl. Dużym plusem i dużym ułatwieniem w przypadku Zyro jest to, że możemy korzystać z gotowych szablonów, a jest ich naprawdę sporo i dzięki nim można się łatwo wyróżnić. Dodatkowo dostępny AI pomoże ci na przykład łatwo wyciąć tło ze zdjęcia. Albo jeżeli chciałbyś stworzyć stronę od podstaw, to AI podpowie ci, jaki układ byłby najlepszy. Ja na przykład myślę o fajnej stronie, na której będzie informacja o tym, jak można zgłosić się do odcinków, trochę informacji o mnie i różne filmiki, które wrzucam. Samo projektowanie jest mega intuicyjne, ponieważ mamy tutaj masę presetów oraz narzędzi, które ułatwiają dostosowywanie także własnych zdjęć. Moim faworytem jest funkcja przeciągnij i upuść. Bardzo mocno kojarzy mi się ona chociażby z FL Studio i kojarzy mi się to właśnie z programem do edycji muzyki bądź edytowania filmów. To ja mam pytanie do wszystkich, którzy oglądają. Ile kosztuje stworzenie własnej strony internetowej? Zazwyczaj sporo.
sporo, bo trzeba zlecić tą robotę programistom. Jak się okazuje, dzięki Zyro nie musimy tego zlecać, więc możemy zaoszczędzić sporą ilość ciała. A dodatkowo masz pełną kontrolę, swobodę budowania, a strony ładują się naprawdę szybko. A jakbyś czegoś nie ogarniał, to obsługa jest 24/7. I nie są to boty w języku polskim, a prawdziwi ludzie, którzy siedzą i są tam, żeby tobie pomóc. No dobra, to ile to kosztuje i jak wygląda oferta? Zyro ma dla ciebie wyjątkową ofertę. Kup plan website za jedne 99 zł rocznie i otrzymaj 3 dodatkowe miesiące gratis. Jest to coś jak Black Friday przez najbliższe kilka dni. Ale niestety promka nie będzie trwała wiecznie, a kolejna nie pojawi się zbyt szybko. Także lepiej się pośpiesz, mordeczko, bo możesz nie zdążyć. Kliknij w link w opisie, bądź skorzystaj z mojego kodu Yahoo Produkcja. Ja spróbowałem, sprawdziłem i się udało. Teraz twoja kolej. A jeżeli nie będziesz zadowolony, to masz 30 dni na przetestowanie i zwrot pieniędzy. Więc koniecznie sprawdź linki w opisie, a my przechodzimy do odcinka. Kategoria numer 4. Cytat. Zebo, zaczynasz? O kuźwa. No to pokręć sobie jeszcze raz. A mogę nie kręcić? A. No i chuj nie wyszło. No dzięki. Trudno. Ruszaj. 1000. Jest spora ilość spółgłosek, powiem, bo to jest bardzo długie hasło. No to Z. Z występuje. Dobrze, miałeś 1000, więc tutaj masz 2000 punktów. Co robimy dalej? No kręcimy. Bankrut, bankrut, bankrut. Stop. Niestety, szansa odpadła. Paweł. Okay. 800. To ja poproszę w takim razie, no może P jak Paweł, może się poszczęści? P jak Paweł, P niestety nie zawiera ten wyraz. Co oznacza, że tracisz szansę, przechodzimy do Smutgola. 500 Smutgola. W końcu jakaś większa kwota. Weźmy literkę A, pójdźmy po imieniu M jak Mateusz. M znajduje się tutaj i to nawet z tego co widzę dwa razy, co oznacza, że dostajesz 1000. Pięknie. To jest cytat z piosenki? Czy... Tak, to są piosenki youtuberów. A ty no, Smutgol, co zrobisz w tym momencie? A, no kręcę. No to zakręć kurwą swą. 200. Witam, Smutgol, słucham. Dobrze, 200 zawsze fajne. Niech będzie literka B. B jest tutaj w tym zestawieniu, co oznacza, że dostajesz 1400. Smutgol, znasz to hasło już, czy jeszcze nie znasz? Nie znam i kręcę dalej. 900. Podoba mi się to. Dobrze, to w takim razie niech będzie literka N. Literka N występuje tutaj. Kręcimy dalej. Tak? Wiesz, że możesz skipnąć zawsze, jeżeli chcesz. Kręcę. 400. Kajak Kamil. Kajak Kamil. Ślimak Kamil niestety nie występuje w tym zestawieniu. Co oznacza, że tracisz swoją możliwość i przechodzimy do Zebo. Zebo, znasz hasło, czy kręcimy? Kręcimy. No to nie pokręciliśmy za długo. Ruszaj. 800. No to spółgłoska S. S jest tutaj. A jest w ogóle osoba, która odgadła już to hasło? Ja mam podejrzenia chyba co do tego. Dobrze, to kręcimy dalej, tak? Kręcimy, kręcimy. O! No to co nie pokręcimy, unlucky. Smutgol. 500. Dobra. No to tym razem literka T jak Tomek. Dobrze, literka T występuje w tym zestawieniu, co oznacza, że masz 1000 punktów więcej. 3300. Smutgol. Kręcę. Dalej niczego nie wiem. Nie! No i chuj, nie zakręciłeś. Dobra, dawaj Paweł, no, słucham. Ale blisko byłem, już miałem na ciebie, naprawdę. Paweł powinien być taki mem, że ma sobie ten stop. Dobrze, Paweł, 500, słucham literki. Oczywiście spółgłoski, mam na myśli. No dobra, no w takim razie poproszę tutaj G. Jest G i literka G znajduje się tylko raz. Dostajesz 500, Paweł. Kręcimy, tak? Tak, tak, tak. No i ha! Pokręcił! Zewo, teraz ty. Okej, okay, dobra, kręcimy. Proszę nie stop, ja bym chciał powiedzieć. Dobrze. Piękne, piękne, no i chuj, zesrało się. Ruszaj, kręcimy, tak? Tak jest. 900. W. Ciekawy no w, pomysł, ale niestety nie ma. Co oznacza, że przechodzimy do Pawła. O, znowu ja. Siema, Paweł. Czyli Paweł. Kręcimy. No i możesz odgadać hasło, masz 500 punktów, więc teoretycznie możesz odgadywać. Kurczę, no ale wtedy, jeżeli bym teraz mogę się jakoś na prowadzenie wyciągnąć, no nie wiem, może jeżeli znasz hasło, to warto by było ryzykować, moim zdaniem, no. No to w takim razie... A, czyli kręcić, czy co? Jak... Kręć, kręć. No stary, kręć, to twoja decyzja. Ja... Ale Zdebo, ty mi dobrze życzysz, czy nie? No tak, bo to tak, jak najbardziej. Dobra, no to wtedy, no dobra, no to kręcimy chyba, nie? No się boję. Czego ty się boisz? 200. Dobra, to ja poproszę C. Jest C, co oznacza, że zyskujesz 200 punktów, czy masz ich 700. Co robimy teraz, Paweł? Kręć! No nie kręć. Wiem, czy ryzykować, no ale no boję się... Ryzykuj, no. Zaruchajs. A znacie to hasło już? Wiecie, co to jest? Tak, tak. No, dlatego mówisz mu kręć, kręć, kurwa, kręć! Ja nie znam hasła, masz jeszcze szansę. Paweł się zmutował, on tam się naradził z małą pewnie. Nie, nie. Dobra, to no może kręcić, no raz się żyje, co? Dobrze. Dokładnie. Dobrze, to kręć, Paweł. I przejdzie wszystko. Bankiem.
Nie! Ale doradził kolega. Ale mogę kręcić teraz jeszcze, czy już nie mogę kręcić? Nie, no, masz bankrut zero, dupa. Koniec punktów twoich zero. Dobrze, leci. Smutgol. Dobra, no kręcimy, no bo ja nie znam hasła. Naprawdę nie znam hasła. Dobrze. Stuwa. Jo, ale blisko. Co to może być? No dobra. To może literka H? Samochasz z H, kurwa. Samocha, bo literkę nie to jest mały. Trudno. Zebo, kręcimy? No, a co innego możemy robić? No jest, no jest co teraz? Jaka to jest wartość? To jest suma. 200, 200 bardziej. A nie, no suma, suma, widać suma. 150. Może być 150, dobrze. Zero, 150, tak, słucham. Tak. Da, bo mam tutaj trudną sytuację, bo skłamałem, że wiem, co to jest. Tam pisze to, co, coś, coś grubsza. O, to, dzięki. Naprowadziłeś bardzo mocno. Ale ja nie wiem. To jeszcze jakieś samogłoski, tak? Tak, są jeszcze trzy. O kuźwa, dobra, takie bardzo popularne, których nie użyliście. D. Jest D. Dobrze. Nawet dwa razy. O, będą punkciki. M. Grubsza od... Mandzia! Dobra! Dobra! Dwie spółgłoski są jeszcze. Dobra, kręcimy, dobra, tak? Dawaj. No, no, no. Bankrut, bankrut. Nie, no nie. O, więc... dobrze, dobrze, dobrze. Robimy punkty. To, co robimy J. J jest dostępne. Czyli dostajesz, dobra, 500. Okej, okay, jest jeszcze jedna, tak? A musisz zakręcić najpierw, nie? Kręcimy? Kręć, kręć! Proszę, bądź miły dla mnie. 300. Dobra, dobra. Teraz spółgłoskę, poproszę. Wojtek Gola jest podpowiedzią, jak coś. No to ry. Znajduje się jeden raz. Dobrze, ale dwa będzie punkcików. Razy. Dobrze, teraz masz 300, czy dostajesz 600. Musisz ogarnąć hasło, bo już nie mamy spółgłosek. Dobra, dobra, to co robimy jest grubsze od mandzia. Tak, to poprawne hasło. Dobrze, bez zbędnego gadania, kategoria piąta. Zebo, zaczynasz, kręcimy, tak? O kuźwa, no. No to jeszcze raz. No, ale jaki jest sens kręcić dalej do jasnej czasu? Nie wiem, jaki jest sens, ale tak właśnie po to. Ruszaj. 400. Dobra, no to G. Nie ma. Paweł. No i chuj, smutgol. 400, smutgol. Dobra, no to polecę jeszcze raz, literka M, proszę. Jest literka M. Smutgol ma 800 już. Kręcimy. No i chuj, smutgol. Nie wyszło. Trudno. Zebo. Ło, stuwa, potężna. B. Nie ma B, niestety, roszaj. 300. Dobra, ja daję S i oby nie było, żeby było GBS, proszę, proszę. Jest S, akurat się okazuje, że jest. I ty zyskujesz teraz 300 punktów. Kręcimy dalej, tak? No tak, jasne, że tak. 500. Z. Jest Z. Dobrze, i ty zyskałeś teraz 500, masz 800 punktów. I słucham cię, no, dalej. Kręcimy. 600. C. C? Jest C. I C znajduje się jeden raz. Co oznacza, że dostajesz 600. Kręcimy. 800. R. Jest R, ale tylko jeden raz. No to kręcimy dalej. No to nie, dobrze, kręcimy. W takim razie przechodzimy do Pawła. 600. To w takim razie ja poproszę może P. P znajduje się tutaj. Słucham, Paweł? Kręcimy. Ło, było blisko. O. 1000. Dobra, ale jest dobrze, to poproszę w takim razie może D. Dobrze, jest D. Dobrze. Jest D, dobrze, dobrze, dobrze. Co robimy dalej, Paweł? No, kręcimy, kręcimy. Nie mam pojęcia szczerze, co to jest, ale... Dobra, okay, jeszcze raz. 400. O Jezus Maria, no to ja może poproszę L? Nie ma L. Smutgol. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Dobrze. 400. No i dobra, jestem naprawdę w szoku. Co to jest za duet? Damy literkę F, jak flet. No to ciągnij fleta, bo nie ma. Niestety nie ma takiej literki. Zero. Odpowiadasz? Nie, ty masz zero, musisz kręcić. No kuźwa, no. 400. Dobra, to jakaś popularna literka. N. Bardzo popularna literka N. Jest dostępna tutaj. N znajduje się jeden raz, zyskujesz 400 punktów. Co dalej? Kręć, kręć, kręć. 700. Dobra, patrzę na tabelkę. K. Jest K. Dobrze, 700 punktów, kurde. 1100 na twoim koncie, co robimy dalej? Zgadujesz, no, czy... jeszcze są, tak? Są jeszcze dwie. Szanse, że trafię, są bardzo małe, więc skip. Czyli skipujesz, po prostu idziesz, bo punkty ci się usuną, jeżeli nie odgadniesz tego hasła. A co? No tak. Naprawdę? Tak, tak. O kuźwa, R jest. J nie ma, to dawaj J. Nie ma J. Niestety, roszaj, co robimy? Zgadujesz, czy kręcimy? Kręcimy, kręcimy. 100. No i stubina, no to W. Jest W. 300 teraz masz. Strasznie mało, strasznie dużo samogłosek tutaj jest, what the fuck? Dobra, co robimy teraz? Kręcimy. No to nie zakręcimy. Dziękuję, dobranoc. Paweł, co robimy? Zgadujesz, czy kupujemy? Kręcimy, kręcimy, bo naprawdę nie mam pojęcia. Nie dość. 900. O, 900. A ile jest spółgłosek jeszcze w ogóle do tego? Jedna. Jedna. Aha, no to trafienie to jest...
troszeczkę ciężko. Dasz radę, wierzę w ciebie. No nie wiem, czy dzisiaj dam radę. Dobra, no to może poproszę... Ły? Nie ma ły. Smutgol. No i właśnie, teraz ja znam to hasło, już wiem, co to za duet. Tak, tylko teraz się boję. Chciałbym troszkę jeszcze punktów zarobić. No jest sama spółgłoska jedna, no to wystarczy tak, sprawdzić tak, więc sobie. No dobra, zakręćmy, spróbujmy, niech będzie kontencik, zakręcimy. 900! Dobra, teraz tak, jaka to teraz ma być? Z poproszę. No, Z już jest na tabeli przecież. Co się Laga dostałem tego na chwilę. Kontekst. W takim razie. No dobra, to czekaj, dobra, nie wpisałeś w takim razie jeden raz, mi się wydaje? Czekaj, Z nie wpisałem jeden raz? No. O, ty, masz rację. Właśnie. Jeżeli na początku... To chciałbym w takim razie dostać za to punkt. Dobrze, smutno, otrzymujesz punkt za to. Ja pierdolę. Pięknie. Nie! 600. Literka N, która już jest, też jej nie ma wpisanej drugi raz. Nie, no koluję. N, co? A faktycznie, ty, co jest? Świetnie. Nie. To jest skam. To był skam, no, tak to się nie powiedzieli coś w ogóle. Dobrze, smutno, co robimy dalej? Jeszcze jedna literka w takim razie została mi, tak? Tak. Dobra, ale nie będę już ryzykował. Znów uciekamy przed tsunami. Vito i Bella. Zgadza się. Dobrze. Panowie, z racji, że ostatnia runda okazała się strasznie powalona, mieliśmy robić 5 rund, myślę, że możemy zrobić 6 dodatkową. Zgadzacie się? Może być. Możecie sobie wybrać kategorie. Kategorie, które są dostępne to Królowe Życia, Matematyka, Fragment Tekstu, Pozytywne Zaskoczenie, Ciepłe plus Zimne. Fragment Tekstu ciekawie wygląda chyba tylko. Być, Fragment Tekstu jest śmieszny całkiem. Ja się zgadzam za Fragmentem Tekstu. Tak? Fragment Tekstu? Dobra, idźmy Fragment Tekstu. Dobrze. W takim razie runda bonusowa, Fragment Tekstu. Zeba, zaczynasz. 700. Okej, to B. No musi być. Nie B ma B! Nie ma B! Jeszcze sprawdzę dokładnie. Nie ma, no, na pewno nie ma. A sprawdź jeszcze raz. Sprawdzę jeszcze raz. Nie ma, na pewno Dobra. Nie ma. Ruszaj. 300. C. C jest. Ty miałeś 300, czyli dostajesz 600 punktów za to hasło. Co robimy dalej? Kręcimy. 800. Z. What the fuck, nie ma Z. Dobrze. Paweł. To ja poproszę, aha. Musisz zakręcić, wyjąć punktów. Dobra, to wtedy my jak Marcin. I M jak Marcin jest dostępne. Jest jeden raz tylko, dostajesz 500, Paweł. Kręcimy czy zgadujesz? Nie, kręcimy. 700. To ja poproszę spółgłoskę W. Jest. Ra i dla Pawła 1200. Co dalej, Paweł? No kręcimy. Ło, było blisko, dobra, tysiak, ale możesz zyskać tyle na tym, jak teraz coś trafisz. Dobra, ale presja jest teraz, to ja może, no dobra, to no py, spróbujmy. Oby nie. Dobrze, nie ma. Niestety tracisz kolejkę i idziemy dalej, smooth goal. 900. Dobra, poproszę literkę D jak Damian. Jest Damian dostępny z nami. D jest tylko jeden raz, zyskujesz 900 punktów, smooth goal. Co dalej? Kręcimy dalej. Dobrze. No to kręcimy. Trzeba. Zebo. Okej. Okay. Przy tym P byłeś taki dziwny, bo myślałeś, że to T, czyli T jest, więc T. Nie chodziło mi o to, ale T znajduje się w tym zestawieniu. A, o. O, ja wiem, kręcimy. Tak? No. Oho. 400. Dobra, R. R, jest R. Mhm. Ty już chyba wiesz, co? Chyba wiem. 700. O kuźwa, dobra, okej, okay. Tu jest duża presja na mnie. K. Jest K. Dobrze, czyli było 2 razy 4400, czyli masz 2000 punktów. Aha, kręcimy. Proszę, tylko nie bankrut. 900! Okay. O, okej. Ile jeszcze zostało samogłosek? Spółgłosek zostało 4. Okej, czyli duża, czyli prawdopodobieństwo na zgadnięcie jest wysokie. Ale to może być teraz hasło, czy się... No jak mam zgadnąć, no jak korki rąbane, nie słucham piosenek o lolu. korki, don... Co to w ogóle ma być? Czekaj, A jak to zobaczycie, to powiecie, o kurwa, to o to chodziło. Ja wiem, o co chodzi chyba, ale nie wiem, jaki to tekst. Dajmy H. H nie ma. Uuu. Niestety. I skipujemy do Roszaja. Okay. Czy ty zgadujesz, czy kręcisz? Nie zgaduję. Kręcę. 400. Dobra, podpowiem wam i strzelę w U zamknięte. To jest... To nie jest nie da, nie A, dobra, to czekajcie. A córki? Aha, okej. Okay. Korki, piosenkalon! Korki! Ci jak ćma. Nie ma. Paweł, zgadujesz czy kręcisz? Kręcę. No to zakręcił, chłopie, rozkręcił. Smutgol. 700. Literka J poproszę. Jest. J jak jest, bardzo dobrze. Co teraz? No kręcimy.
Z jakieś O poleciało, chyba ktoś o! Wie. Chyba ktoś wie, 800 smooth goal. O co chodzi? Jakie J i C obok siebie? Są takie w ogóle słowa? No właśnie. Tak, są. F. Nie ma F. F dla ciebie. Shit. F dla ciebie, dokładnie. Zebo, czy ty wiesz jakie to hasło? Kręć. Było blisko. Dobra, setka. Nie wiem jakie to hasło, ale boję się, bo pan pode mną wie jakie to hasło. I to jest tak, córki, to matka córki, okej. Okay. Matka córki. Matka córki wie, nie wiem. S jest? Nie ma S, to dajmy S. Jest S. O, okej. Okay. Syna, matka, matki, córki, syna. O nie. No. Matki, córki, syna. Dobra, możesz zgadnąć, możesz zgadnąć. Ale nie wiem, co to jest to pierwsze, no. A jest jeszcze jakaś spółgłoska? Jest, dwie jeszcze. G jest? Nie ma G, to dawaj G, dobra. I tak nie ma G, tam nie pasuje mi G nigdzie, ale JC też mi nie pasuje. No. Dobra. W takim razie, Roszej, ty znasz hasło, tak? Tak, znam hasło. A chcesz odgadnąć jeszcze jakieś terki? To jest po mnie, Paweł jest po mnie, tak? Tak. Paweł, ty znasz to hasło? Nie, wcale. Jak wcale nie wiedział. Chyba nie wiem. Chyba nie wiem. Dobra, no to zakręćmy sobie. Najwyżej Paweł odgadnie po mnie. Naprawdę to jest... Paweł musisz też zakręcić, jeszcze ostatnie Paweł, pieniądze musisz zdobyć. Ale nie kręć Paweł, bo Paweł, wtedy... Kręcisz nie. Kręć, no nie, Paweł, no chyba ja nie ryzykuję tym razem. Dawaj Paweł, słuchaj się. Kręcisz czy nie? Dobra, może kręcę, okej? Okay? Może czy na pewno, zastanów się. Dobra, nie kręcę. Nie. No jak nie kręcisz? Nie, a mam pytanie do ciebie, Jachu. Powiedz mi, jeżeli teraz te 1200 punktów, to będę mieć wygraną, czy ile będę mieć potrzebować do wygranej? Myślę, że nie mogę ci powiedzieć, bo bym cię naprowadził wtedy na decyzję. Zmusi, nie powinienem ci powiedzieć tego. Paweł, raz nie, no nie, ale nie ryzykuję. Nie, nie, chcę to wygrać, przepraszam. To robi, no dawaj, no. Musisz, content. No dobra, to dla dobra contentu w takim razie kręcę. Tak jest. I słowo wleci. Na pewno trafi bankruta, no proszę. Proszę bankrut. Nie. W takim razie musisz podać współgłoskę, posłucham. Dobra, to w takim razie L. Jest L. Kręć jeszcze są. Nie kręcisz, proszę. Musi być, to jest content, to jest mocno. Tak, musisz kręcić, Paweł. A teraz jest do wyboru właśnie, czy to robić dla dobra contentu, czy to dobra wygranej, nie? Ale co ty masz do wygranej? Hazard, musisz, no wyobraź sobie. Nie, tylko że wygrałem, że super. Paweł, 2400 punktów, co byś chciał zrobić teraz? Jesteś nie, tak zwycięzcą. Raczej nie wiedzą wszyscy, jeżeli powiem, że chcę powiedzieć hasło. Ja nie wiem, tak. Ale to jest... Dobra, proszę, ale ostatni raz kręcę w takim razie. Kręcisz, czy na pewno, tak? To jest pewne. No tak, no, jak coś to na Zebo będzie. To nie, jak na mnie! 300! Słucham w takim dobra, razie. Dobra, to w takim razie N. Ny. Jest. Czyli 3000 punktów. 3000 punktów. Widzisz, hazard popłaca. Popłaca. Tam się zakręcić. Może to sami tak. Nie, no dobra, ale wtedy już teraz odgaduję już, myślę. No musisz. Słucham hasła pełnego i masz jedną szansę na odgadnięcie pełnego hasła. Musi być dosłowny cytat jak coś. Wcale ci nie robię teraz, Paweł, żadnego stresu. Pełny cytat. Eluwina dla ojca, matki, córki, syna. To jest to hasło. Eluwina dla ojca, matki, córki, syna. Tak, brawo, dokładnie. Eluwinka. W tym momencie kasują się punkty chłopaków. Paweł zyskuje 3000 i ogólna punktacja wygląda tak, że wygrywa Paweł! O Jezus Maria, Paweł! Ale dobry, jest Paweł? Posłuchałeś się. Paweł, posłuchałeś no, się. No, może czasami popłaca się słuchać Zebo, no. A możemy na pół się ten, punktami, czy coś? No nie wiem, napisz. Przypominam o super ofercie Zajro, dzięki której możesz stworzyć kozacką stronę internetową za małe pieniądze. Sprawdź koniecznie link w opisie. Dobrze, napisz, Pawle, jako wygrany możesz kogoś pozdrowić na koniec. Słucham twoich pozdrowień. O Jezus Maria, ale jedną osobę, czy oglądałeś kiedyś ten program, czy nie? No dobra, możesz pozdrowić, dawaj, no. No to ja w takim razie pozdrawiam.